Poezję warto czytać dlatego, ponieważ ubogaca ona nas wewnętrznie. Możemy nad wieloma rzeczami, na przykład czytając wiersz, się zastanowić, przeanalizować je. Możemy również odkryć intencje, tak jakby poety, jego przeżycia. Możemy także nasze wewnętrzne przeżycia w tym znaleźć, jakieś nasze rozterki, problemy. Myślę, że właśnie czytanie wierszy jakoś tak nas rozbija. Czy chciałaś powiedzieć? No, może coś uzupełnisz. Dlaczego warto czytać poezję? Trudne pytanie. Z reguły można powiedzieć, że od strony artystycznej, ponieważ poezja to chyba taka dziedzina artystyczna, ale że ja jestem artystą, można tak powiedzieć, odkrywam w tym jakąś głębszą głębię, takie masło myślane. Natomiast jest to taki środek artystyczny. Często jest tak, że artyści poprzez odczytywanie wierszy, czy słuchanie ich przez radio, różne środki komunikacji, malują, tworzą. Słowo stało się ciałem, czasami nazywamy takie momenty, ponieważ słysząc jedno słowo potrafimy stworzyć obraz, który później staje się takim adekwatnym źródłem do tego, co usłyszeliśmy. I przez to dwukrotnie rozumiemy tę poezję. Jest taką miłością artysty, który się wydaje. Dziękuję. Uważam, że poezja też pomaga w przezwyciężaniu swoich jakichś problemów. Może można pójść za tym dalej. Nie tylko warto czytać poezję, ale także warto pisać, ponieważ to jest wyraz takiej naszej ekspresji emocji, zamiast pójść i jakoś te negatywne emocje rozładować w jakiś sposób niewłaściwy, to można na przykład przez napisanie wiersza. Owszem, też się z tym zgadzam.